Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W dniu dzisiejszym rozmawiamy o Bitcoinie. Przeprowadzimy sobie analizę krótkoterminową, porozmawiamy też o wyższych interwałach, ale co ważniejsze, porozmawiamy o tym, co może wydarzyć się w nadchodzącym tygodniu. Jak zawsze pamiętajcie, że wszystko co usłyszycie w tym filmiku nie jest poradą inwestycyjną, są to tylko i wyłącznie moje przemyślenia, a samo wideo ma charakter informacyjny. Jak widzicie, zaczynamy po raz kolejny w nietypowy sposób, tak, bo nie od wykresu Bitcoina, a od Consumer Price Index, czyli od raportu CPI, który ma mieć miejsce 10 listopada, czyli za dwa dni. Myślę, że te liczby, te wartości, które do nas wrócą, będą wyznaczać nam potencjalny dalszy tor lotu, jeżeli chodzi tutaj o wartości na rynkach tradycyjnych i na rynkach kryptowalut. Tak jak pamiętacie, ostatnio też oczekiwaliśmy i chyba sam rynek też oczekiwał wystąpienia Fedu, tego co powie Jerome. Była nawet pompa, która, że tak powiem, sentymentalnie sugerowała fakt, iż możemy zobaczyć 50 basis points, tak? czyli 0,5%. Jerome wyszedł i zabił ten optymizm. Pytanie, czy teraz CPI raport, który nie pokaże się za dwa dni, nie zrobi dokładnie tego samego. Jak widzicie, sam forecast jest tutaj na 8%. Patrząc na ostatnie forecasty, za każdym razem te wartości wracały wyższe niż tutaj prognoza. Moim zdaniem, jeżeli wrócimy wyżej niż 8%, no będzie to negatywny statement, tak? Gdyż Fed już podniósł stopy procentowe o 3,75%, no i niejako wciąż nie udaje im się zepchnąć tej inflacji w dół. Myślę, że będzie to negatywny statement i negatywnie odbije się to na rynkach tradycyjnych. Prawdopodobnie doprowadzi to do kolejnego wzrostu DXY, co też spuści Bitcoina jeszcze w dół. Jeżeli wartość wróci poniżej 8%, myślę, że może to być pierwszy taki mały, byczy statement, że faktycznie w jakimś tam momencie Fed zrobi ten pivot, Fed i Jerome zapewniali już, że ich głównym celem jest spuszczenie inflacji w dół i póki coś nie pierdylnie, będą te stopy procentowe podnosić. Także był hura optymizm na rynku, jednak wydaje mi się, że powoli rynek wkalkulowuje również ten fakt, że mamy tutaj do czynienia z możliwym podnoszeniem stóp procentowych przez kolejne miesiące, tak, a nie tylko do stycznia czy na przykład do lutego. Gdyż w 14 grudnia jest następna FOMC meeting, a później w lutym, tak? No i również opcja jakiejś pauzy, jak na razie została tutaj usunięta z kart. Także ważne wydarzenie, na które trzeba zwrócić uwagę, 10 listopada CPI raport. Na pewno zobaczymy jakieś volatility, góra, dół, dół, góra. Także jak tradujecie, to uważajcie. Moim zdaniem właśnie ten CPI raport pokaże nam, co się tutaj na tym rynku dalej wydarzy. Jak widzicie, jesteśmy na Bitcoinie, na jednogodzinnym interwale, przepraszam. Śledziliśmy sobie tutaj te wszystkie ruchy Bitcoina. Strukturalnie muszę wam powiedzieć, że nie wygląda to jakoś rewelacyjnie, dlatego że z punktu widzenia całej struktury, ten nasz ruch tutaj ABC, który widzicie, moim zdaniem, żeby być tutaj w jakiś sposób byczo nastawiony z tej perspektywy krótkoterminowej, ta fala C w ogóle powinna przebić szczyt fali A, tak? Warto podkreślić, może usunę to na chwilę, warto podkreślić, że kiedy znaleźliśmy szczyt, o tutaj, na tych poziomach, ok, 25281, kiedy cofaliśmy się w dół, my cofaliśmy się tutaj, żeby testować te poszczególne dołki, tak? Jak widzicie, przetestowaliśmy ten dołek na poziomie 18800, przetestowaliśmy ten dołek na poziomie niespełna 18600, nie testowaliśmy jeszcze dołka na poziomie 17600. Z perspektywy tej części wykresu był to byczy statement,
gdyż nie było potrzeby, by schodzić aż tak nisko, by testować ten dołek. Ale założenia są takie, że kiedy jesteście odrzuceni na tym szczycie, nakładacie retracement do tego dołka. Nie doszliśmy do tego dołka. Był to byczy krótkoterminowy statement. Problem teraz robi się taki, że w momencie, kiedy zostaliście odrzuceni o tutaj, cofaliście się do tego dołka, do którego nie doszliście i akurat to było dobre. Zrobiliście jeden wyższy dołek, patrząc z perspektywy poziomu 17600, do którego się cofaliśmy. Zrobiliście kolejny równy dołek, czyli mieliśmy takie bardzo ładne podwójne dno, które nam się tutaj ukształtowało, co było również byczym statementem. Problem, o którym wspominałem przed chwilą, jest to, że w momencie uklepania tych dołków tutaj na poziomie 18154, tego podwójnego dołka, który był takim byczym statementem, że będzie tutaj odbicie, my staraliśmy się wrócić po test tego szczytu przede wszystkim, ale krótkoterminowo tego szczytu, tak? Jak widzicie, nie udało nam się dojść, a co dopiero przebić, ani jednego z tych szczytów. Więc z perspektywy krótkoterminowej jest to bardzo negatywny statement od Bitcoina. Wiele osób mówi, że ten ruch impulsywny tutaj, szczególnie ten ruch od 18676 pod te dokładnie 21,5 tysiąca, był po prostu spowodowany korektą na DXY. Nie ma on nic wspólnego z tym, że wzrosła nam aktywność na Bitcoinie, chęć większych zakupów, większe volume. Także no ja bym przychylił się do tego, że tutaj ten korektywny ruch na DXY, który widzieliśmy, napędził niejako tą pompę na Bitcoinie. Nie było tutaj żadnych większych zakupów wielorybów. Co więcej, jak zobaczycie na dane on-chain, których ja jakiś super wielkim fanem nie jestem, bo wiem, że można je w jakiś sposób manipulować. Widzimy to też na naszym wielorybie, który teoretycznie sprzedaje po 1000 bitcoinów. Niektóre idą na Coinbase Wallet, niektóre idą na inny wallet, a dane on-chain sugerują tutaj bardzo duże ruchy na portfelach wielorybów, tak? Także nie było jakiejś większej aktywności zakupowej na portfelach wielorybów. Powiem więcej, oni również ukrócali swoje pozycje. Wracając do DXY, kiedy pojawił się korektywny ruch na DXY, zobaczyliśmy wzrost na Bitcoinie. Były pytania, nawet w komentarzach i na wczorajszym live'ie na Telegramie, co dalej z DXY. Sytuacja na DXY wygląda tak, że kiedy trzymaliśmy te kluczowe wsparcia o tutaj, spodziewaliśmy się powrotu do tego naszego boksu. W obecnej chwili wygląda to bardzo podobnie. Utrzymaliśmy wyższy dołek, co jest już byczym statementem, no i spodziewamy się wejścia po raz kolejny do tego boksu. Jeżeli uda nam się zrobić wyższy szczyt niż ten wcześniejszy szczyt, będzie to byczy statement świadczący o kontynuacji do góry, co oczywiście negatywnie odbije się na Bitcoinie. Wracając do Bitcoina, moim zdaniem ten impulsywny ruch też miał miejsce dzięki temu, że no po prostu zobaczyliśmy korektę na DXY, rozmawialiśmy o tym, były momenty umacniającego się funta, umacniającego się jena, potem doszło, z tego co pamiętam, do wyprzedaży dolarów przez Japończyków, co oczywiście spowodowało taką, a nie inną reakcję. Wracając do samej struktury, to, że nie udało nam się w obecnej chwili wrócić i przebić tego szczytu makrofali A na interwale krótkoterminowym, jest bardzo negatywne. Kiedy rozmawialiśmy o tym potencjalnym ruchu, od tego dołka, kiedy zobaczyliśmy to potwierdzenie podwójnego dołka, na podstawie FIBO, bazując na tym dołku i na tym lokalnym szczycie, spodziewaliśmy się Bitcoina, który może dojść właśnie tutaj do tych poziomów FIBO z głównym celem 22 tysiące. Oczywiście mieliśmy bardzo dużo i tutaj liquidity pool o tutaj na tym poziomie, na poziomie tego szczytu i w momencie, kiedy Bitcoin miał dojść do tego poziomu 22 800, tutaj stąd spodziewaliśmy się korekty, tak? Jak widzicie,
nie było nawet wystarczająco pary w Bitcoinie, żeby dojść do tego poziomu celu technicznego 1.6.1.8, który jest waszym głównym celem technicznym w momencie, kiedy przebijacie poziom 1 FIP, w tym przypadku 20472. Wracając jeszcze do tutaj tej lokalnej struktury, w tym momencie wygląda na to, że ta fala C zakończyła się tutaj idealnie na tym poziomie FIBO 1.4.1.4 21,5 tysiąca. Neguje to też fakt, że nasza fala piąta wcale nie osiągnie swojego celu technicznego, ani nie wybije tego liquidity poola, który ma tutaj miejsce na poziomie 22800. Wygląda na to, że tak jak wszystkie nasze wcześniejsze fale, ta fala A składała się z 5-3-5 fali, czyli naszej korekty zygzak. Ta fala B korektywna składała się z ruchu 5-3-5 zygzak, a ta nasza fala C składała się z dwóch flat corrections 3-3-5-3-3-5. I wydaje się być, że ten ruch ABC, który mierzyliśmy od dołka obecnej Bessy 17600, został zakończony. Powtarzam, na to wygląda. W tym momencie, jak widzicie, mamy korektę. Myślę, że korekta, no chyba jak każdy widział, wszystko na zielono, palące się na zielono jak choinka, spodziewał się tutaj jakiejś korekty. Kiedy śledziliśmy RSI, stok RSI na godzinnym, 4-godzinnym interwale, wszystko było przegrzane, tak? Praktycznie na wszystkich altach. Mnie osobiście, co tutaj w tym momencie troszkę niepokoi, to, że nasze większe interwały wciąż są wysoko, tak? Ale nie będziemy teraz o tym rozmawiać. Może porozmawiajmy jeszcze o obecnym ruchu. Czego się w obecnej chwili spodziewamy od Bitcoina? Jak widzicie, postawiliśmy sobie FIBO w obecnej chwili, bazując na tym lokalnym szczycie fali piątej i na tym lokalnym dołku. I na podstawie tego szczytu i tego dołka jesteśmy w stanie przewidzieć nasze kolejne ruchy. W obecnej chwili widzicie, że tak jak po osiągnięciu tego podwójnego dna cofaliśmy się do góry, żeby zbić ten lokalny szczyt, tak w tym momencie od tego lokalnego szczytu cofamy się w dół, by ponownie testować lokalne dołki. Widzicie, że w tym korektywnym ruchu, który ma miejsce obecnie, utraciliśmy poziomy wsparcia 3.82, pół FIP i obecnie idealnie trzymamy wsparcie na Golden Ratio na 0.618. Mówiłem Wam wielokrotnie, że Bitcoin bardzo lubi ten poziom i bardzo często cofa się do tego poziomu celem utrzymania wsparcia bądź też celem tutaj testowania punktu oporu. Myślę, że minimum zobaczymy tutaj korektywny ruch ABC. W obecnej chwili mamy bardzo niskie tutaj wartości naszego momentum i naszego trendu na 4-godzinówce, na 1-godzinówce, na 8-godzinówce, jak również dzienny interwał nam koryguje. Także na pewno w pewnym momencie spodziewamy się tutaj odbicia. Całkiem możliwe, że zobaczymy nasze odbicie właśnie z obecnego dołka, który uklepaliśmy sobie idealnie tutaj na Golden Ratio. Warto powiedzieć, że cena nam się wciągnęła do góry i świecami trzymamy poziom pół FIP, co może oznaczać ten knot, że nasza lokalna wyprzedaż w danej chwili została zakończona. Pytanie, czy z tego punktu zobaczymy tylko korektywny ruch A, B, C? Zmieńmy sobie kolorek. Czy będzie to też pięciofalowy, impulsywny ruch w dół? Oczywiście zbyt szybko w tym momencie, by to przewidzieć, tak? Kluczem w tym korektywnym ruchu w dół będzie to, czy Bitcoin utrzyma poziom 18160, tak?
czyli te nasze dwa dołki. Jeżeli wrócimy do tego poziomu po potwierdzenie, po retest tego poziomu i utrzymamy ten poziom, będzie to bardzo byczy statement w perspektywie odbicia po tym korektywnym ruchu i ta korekta, na którą patrzycie teraz, będzie tylko takim pit stopem w drodze do góry, by po raz kolejny wrócić do tego szczytu i wtedy ta nasza makrofala C nie zakończy się tutaj na poziomie 21482, tylko będzie ona tutaj kontynuowana, gdyż jest to fala makro. Na razie oznaczamy ją na tym szczycie, fali piątej, gdyż na obecną chwilę wygląda na to, że nasz impulsywny ruch od tych dołków właśnie, które oznaczyłem przed chwilą, czyli od tych tutaj dołków, został zakończony właśnie na tym szczycie. Wyznacznikiem tego, czy będzie tu kontynuacja, czy też nie, będzie to, czym jest ten ruch, na który patrzymy obecnie. Czy będzie to tylko korektywny ruch ABC, utrzymanie kluczowego wsparcia, chociażby 786 na poziomie 18825 i odbicie, czy będzie to impulsywny ruch korektywny, który może utracić wsparcie 18160, co spowoduje zrobienie niższego dołka, co było poprzedzone niższym szczytem, co równa się negatywnie tutaj z perspektywy krótkoterminowej. Także nie przedłużając, moim zdaniem zanosimy się tutaj na korektę. Wydaje się, że korekta fali A, czy też fali pierwszej, bo jeszcze nie wiemy, jak to się rozegra, została tutaj zakończona. Bazujemy to na podstawie naszego RSI, stoku RSI. Spodziewalibyśmy się tutaj wybicia. To, że ja oznaczyłem falę B, czy też falę drugą potencjalną na tym poziomie, nie znaczy, że ona nie wybije tutaj wyższych wartości. Tak? Może równie dobrze wyglądać to nawet i tak. Także to też miejcie na uwadze. Wygląda na to jednak, że ten korektywny ruch się zakończył i spodziewamy się tutaj jakiegoś odbicia. Jak rzucimy sobie okiem na nasze średnie kroczące, warto podkreślić też, że na interwale 4-godzinnym obecnie jesteśmy w trendzie spadkowym, gdyż utraciliśmy wsparcie naszej średniej kroczącej 20 EMA, którą ja używam, która jest wyznacznikiem na dobrą sprawę, w jakim jesteście trendzie. Będziemy tutaj drukować ten niedźwiedzi cross, czyli ten bearish cross, co oczywiście również daje sygnał do dalszych tutaj spadków. Jak zobaczycie na nasze potencjalne liquidity pools, widzicie, że obecny wyższy liquidity pool jest tutaj na tym szczycie, zaś jeżeli chodzi o te dolne wartości, są one na poziomie 19200. Prawdopodobnie jest tutaj szansa, że będziemy któryś z tych liquidity pool w krótkim czasie testować. Patrząc na to, że jesteśmy w trendzie spadkowym, prawdopodobieństwo zejścia do 19250 okolic jest większe niż powrót w korektywnej fali B do poziomu 21500. Dobra, to będzie tyle, jeżeli chodzi o perspektywę krótkoterminową. Rzućmy jeszcze okiem szybciutko na perspektywę długoterminową. Dobrze, jak widzicie, jesteśmy na interwale jednodniowym na Bitcoinie i przed nami formacja, którą śledziliśmy już od pewnego czasu, czyli niedźwiedzia formacja Descending Triangle z horyzontalną linią wsparcia i z opadającą linią oporu. Jak pamiętacie, wybiliśmy się tutaj ku górze z tej formacji, co nie było teoretycznie, powiedziałbym, faworyzowane, gdyż statystycznie tylko 30%, 3 na 10 z tych formacji wybija się ku górze, zaś 7 na 10 w dół. W momencie wybicia poruszaliśmy temat tego, czy będzie to wybicie stabilne, czy będzie to zwykły fakeout. Jak na razie wygląda na to, że może być to fakeout. Pytanie, jak będzie wyglądało nasze volume, tak? Jak widzicie, że w obecnej chwili mamy przewagę volume niedźwiedziego. Pytanie, czy będziemy w stanie utrzymać wsparcie po pierwsze tej pomarańczowej linii, która jest szczytem hossy 17 roku. Mówiłem wam, że powrót po raz kolejny poniżej tą linię będzie tutaj, poniżej ten poziom będzie tutaj negatywny.
Na razie na dziennym interwale wygląda na to, że dzienna świeca, gdyby miała się zamknąć w tym momencie, zamknie się poniżej tej wartości. W pewnym momencie możemy się spodziewać powrotu Bitcoina do testu tej linii trendu. I to będzie jakby klucz z perspektywy tutaj krótko-długoterminowej, co dalej może się wydarzyć. Jak zobaczycie, w obecnej chwili widać, że mamy dość mocne pole zakupowe tutaj między 19136 a 19600. Także zobaczymy, czy ta siła wykupu, która jest tutaj, będzie w stanie utrzymać cenę Bitcoina na wyższych wartościach. Warto zobaczyć, że kolejny tutaj order book jest na poziomach od 18300. I to potencjalnie są poziomy, w których upatrywalibyśmy kolejny punkt z perspektywy makro w przypadku większego obsunięcia się na rynku. Z negatywnych rzeczy widzicie, że zrobiliśmy sobie taki podwójny szczyt. Wprawdzie był to nieregularny podwójny szczyt z drugim wyższym szczytem, co napawało tutaj optymizmem, że może to się przeistoczyć w bardzo ładny kanał wzrostowy, tak? Kiedy robicie to coraz większe szczyty, wyższe szczyty i coraz to wyższe dołki. Problem jest taki, że ten wyższy dołek nie utrzymał wsparcia tej linii trendu, tak? Tego kanału wzrostowego i utraciliśmy to wsparcie. Co zwiększa po raz kolejny prawdopodobieństwo, że może być to fake out. Z perspektywy podwójnego szczytu mamy taką M-kę, taki double M pattern. Jak sobie pomierzycie tutaj potencjalny cel techniczny, widzicie, że niejako zanosimy się na testowanie tej linii trendu w okolic 19 tysięcy. Jest to interwał jednodniowy, także wiele się tutaj jeszcze może zmienić z tej perspektywy. Myślę, że wyznacznikiem tego będzie ten CPI raport, tak? Czy będziemy testować te poziomy tutaj w okolicach 19-19-250, czy też zobaczymy diametralny powrót powyżej tą linię wsparcia na poziomie 19853. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o dzisiejszy update. Jak zawsze mam nadzieję, że był on wartościowy, pomocny. Jeżeli macie ochotę, zostawcie lajka, podzielcie się komentarzem. Dziękuję Wam za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hej!